Blisko 250 zawodniczek i zawodników z 40 klubów z całej Polski w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie-Słupcu brało udział w dwudniowym Pucharze Polski seniorów i juniorów taekwondo. Głównym organizatorem zawodów był klub taekwondo ITF Nowa Ruda. Dzięki temu, że to są już czwarte zawody, które organizujemy, mamy już wydeptane ścieżki, że tak się wyrażę, i dzięki pomocy starostwa i Urzędu Miasta Nowa Ruda takie zawody w tej chwili to już dla nas standard. Tegoroczna edycja zawodów zorganizowana była nietypowo w okresie jesiennym. Sytuacja z COVID-em i z zablokowaniem wiosną możliwości trenowania, czyli twardy lockdown w Polsce, spowodował, że musieliśmy zawody odpowiednio przenieść. Dodatkowo zostały przeniesione też Mistrzostwa Europy na jesień, bo mamy Mistrzostwa Europy w listopadzie w Hiszpanii, więc dobrze się złożyło, że cały ten system opóźniliśmy na drugie półrocze tego roku. Silny ośrodek taekwondo w Polsce to również Dolny Śląsk, więc wszystkie te osoby mają tu blisko, są dobrze reprezentowane. A my cóż z dalekiej Polski? No po prostu przyjeżdżamy do Nowej Rudy i podziwiamy Nową Rudę i oczywiście okolice, Kotlinę Kłodzką. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki startujący w zawodach podzieleni byli w zależności od osiągniętego stopnia wyszkolenia na różne kategorie wagowe, kobiece i męskie, a rywalizowali w walkach aranżowanych, układach, walkach indywidualnych i technikach specjalnych. Zwycięzcą w kategorii technik specjalnych juniorów był Adrian Chojnacki, reprezentujący klub taekwondo tradycyjnego z Łodzi. Mam ogarnięte mniej więcej seniorskie wysokości, więc zobaczymy jak jutro występ, ponieważ też startuję, ale teraz udało się razem z pierwszym kompletem zaliczyć na złoto. W kategorii walk juniorek do 55 kg pierwsze miejsce zajęła Karolina Potkańska z Akademii Taekwondo Virtus w Łomazach. Łatwo, bo zawodniczki też reprezentują dość dobry poziom. Każdy ćwiczy inaczej, każdy dodaje to z siebie, co jest w nim najlepsze. Ja też dzisiaj to pokazałam i udało się. Bardzo się cieszę z tego i liczę, że w dalszych jakichś zawodach też uda mi się osiągnąć podobne sukcesy. Zawodniczki z naszego regionu reprezentujące Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwondo w Bystrzycy Kłodzkiej w zawodach zdobyły dwa brązowe medale. Paulina Gredys w walkach do 45 kg i Oliwia Rutkowska w walkach do 55 kg. Dałam z siebie 100%, dużo pracy, było ciężko. Na pewno przeciwniczki również były dobrze przygotowane, ale jestem dumna z trzeciego miejsca. Z powiatu kłodzkiego jesteśmy jedynym klubem, który ma zawodników. Tak? Noworudzki klub jest dość młodym klubem, który się rozwija. No i mam nadzieję, że w niedługim czasie dołączy do naszego grona i będzie nas wzmacniał i wspierał we wszystkich zawodach organizowanych przez Polski Związek Taekwondo. Podczas Pucharu trenerzy kadry Polski mogli zweryfikować skład reprezentacji na Mistrzostwa Europy w Taekwondo, które odbędą się pod koniec listopada w Lanucji w Hiszpanii. Już jak gdyby główny trzon mamy ustalony. Ten turniej to już takie ostatnie decyzje, gdzie jeszcze mamy wątpliwości, kogo mamy wystawić w danej kategorii, dlatego czekamy z niecierpliwością również na wyniki, oglądamy wszystkie pojedynki, żeby ostatecznie zdecydować, która to z dziewczyn dostanie szansę reprezentowania kraju. W przypadku mężczyzn jesteśmy na początku, mamy rozegrane techniki, konkurencje techniczne, konkurencje układów, konkurencje skoków. Oczywiście jest to kolejny etap naszej selekcji. Mieliśmy na wiosnę turnieje, dwa ważne turnieje dla seniorów, jak Grand Prix Polski i Mistrzostwa Polski, więc mamy już pewien obraz zawodników i potencjalnych kadrowiczów, których chcemy zabrać do Hiszpanii. A wszystkich zainteresowanych dokładnymi wynikami zawodów odsyłamy na stronę internetową sportdata.org.